Dzień dobry w następnym odcinku z PO3. W poprzednim odcinku powiedziałem, że będziemy się zajmować levelem Molten Crater, ale to był błąd, bo ten jest w następnej kolejności. Proud Spire. Ogólnie te większe nas spychają swoimi skrzydłami klifów. Ciekawostka jest taka, że wszyscy ci dobrzy, chyba wszyscy, są nazwani przez chmury. Na przykład tutaj jest Nimbus. Rhinoxy wyłączyły generator. A chcę zobaczyć. Jak to się nazywa? Tęczę. To jest Cirrus. Też za chmurą. Musimy się tam przedostać. On mówi, że chciałby mieć takie skrzydła, żeby się przedostać właśnie. Te mniejsze to są... No, oni atakują piorunami. O, zapomniałbym o tym. Na swoim save'ie zapomniałem o tym i szukałem, gdzie jest ostatni klejnot. Znaczy 5, ale to liczy się jako jedno. Tutaj są... The metal armor those enemies are wearing protects them from your dragon flame. Niestety znowu pominąłem, ale ona mówiła, że na tych ludzi nie zadziała nasz ogień. Musimy ich zszarżować. A oni zadziała na nich nasz ogień, bo mają metalowe tarcze. Dokładnie chyba z srebra. Teraz wam pokażę, jak wygląda ogólnie animacja wpychnięcia mnie z jakiegoś tego przystanku. Renox. Proszę. To jest po prostu takie coś. Na to też nie można zadziałać ognistym dechem. Ten ma nasze kolejne jajko. Stefan. Czasem się opłaca tych zabić, bo tak jak już mówiłem, one czasem dają nam darmowe życie. Ale się pewnie przyda, bo będę często ginął. Tutaj nie jest aż takie łatwe, jak się wydaje na początek. Włączamy kolejny tam. To ogólnie nas wbija w oczy. No, wspominałem. On chce, żebyśmy kupili możliwość przejścia. Za 200 kryształów. Skąd jest? Po prostu. No cóż, to jest Spire. Znaczy tamten to jest Moneybox, a to jest Spy, ale mi chodzi o grę, to jest Spy. Remember, to get your longest glide, press the X button at the very top of your jump and use the triangle button to hover at the end of your jump. Ona nas uczy latania kolejny raz. Znaczy ona nie kolejny, ale jesteśmy nauczeni kolejny raz. Latania. To jest łatwe i nawet nie musieliśmy wykonywać jej to, co ona. Tego co ona nas uczyła. No niektóre dzieci, te grały wcześniej w Spyro, czy z dawno temu, nie umiały tak grać jak niektórzy i po prostu. Oh, you activated the bellows? Maybe I can get the cloud generator working again. Ten nie jest nazywany za chmurą, on jest po prostu fluffy. Znaczy puszyste, a chmury są puszyste, więc... Wyrzucił na kolejne jajko i mamy chmury z deszczem i burzą. The Rhinox
Brooks must have been using this thing to clock up the cloud generator. Zatkaliśmy generator. To jest jajko. Henry. Na początek przejdziemy się na początek levela, bo... dam radę tam? Czekajcie, zapiszę. Gdzie to mam? Okej, zapiszę tutaj. I spróbuję się tam dostać w ten sposób. No, możemy. Bo to, co chcę zrobić, to jest to. No, jednak nie to. Gdzie to było? O! Dwa kryształy. To jest tutaj. Nienawidzę tych schodów. Bagowaliśmy się właśnie. Bo uruchamiając generator, uruchamiamy rakietę na ten level. Właśnie to przeleciałem. To jest kolejne życie zaklęty. I tam dalej są jeszcze przeciwnicy, klejnoty. Ups. Tego nigdy nie nienawidziłem. To trzeba być uważnym, a ja nie jestem uważny. No i kolejne jajko. To fajna tęcza. Czyli coś, czego nie mogłem wymówić wcześniej. Okej. Teraz idziemy sobie, bo tutaj mamy kolejny ten, co nas prowadzi do innego tego. I takie coś. Najpierw pójdziemy do tego. Noga mi trochę zdjęła szczerze. Najpierw pozbieram klejnoty, zanim pogadamy. Niektóre tutaj miejscówki na klejnoty i jajka są po prostu nie do pomyślenia. W ogóle planuję jeszcze nagrywać Crash Team Racing, Crash Bandicoot. No najpierw... zacznijmy choć trochę serię ze Spyro, żeby móc nagrywać coś innego w wolnych tych. Bo mogę to nagrywać wtedy, kiedy mi się znudzi. Zrobię sobie wtedy przerwę na inne te. Wszystkie już zrobię? Chyba tak. A więc, co ma nam to do powiedzenia? Our sun has gone out. We can make a new one with our lava fusion cauldron and 3 sun seeds. But they keep burning out before we can get them in the pot. Step on the switch to get a fresh sun seed and keep flaming it until you get it into the pot. Czyli musimy te 3 przenieść do tamtego, co widzieliśmy z lawą. To stworzy słońce, bo oni ukrali czy tam zniszczyli słońce. To jest dosyć proste. Wystarczy ich takie coś. Ich płonącym oddechem ognistym. Musimy 3 takie. To są nasiona słońca, czy coś takiego. Niby możemy na ten guzik, ale prościej... znaczy nie wiem, czy prościej, ale... wystarczy ich ognistym oddechem. No i to jest 3. Możemy na to się spiąć, ale tam nie ma nic potrzebnego. I ostatni jest zawsze najtrudniejszy. O, tam były jeszcze klejnoty, których nie zebrałem. Mamy 3 nasiona i patrzcie. Właśnie wytworzyliśmy słońce. Now that's what I call a sun. Here, you can have this last sun seed as a souvenir. Da nam... no. On dał nam... w cudzysłowie... ostatnie... nasiono słońca, ale to tak naprawdę jest jajko o nazwie
Lulu. Znaczy, jajko nie jest nazwane, tylko smok. Tam był jeszcze klient, którego nie zagrałem. Gdzieś? Nie pamiętam zbytnio. Tu? Nie? To było gdzieś... Jak byłem... Tak, tu. To chyba wszystkie te klejnoty stąd. Jajka. Tylko jeszcze mamy tamtą to u góry. Jak widzicie, jak naciskam, to już nic się nie dzieje. No były tylko trzy. Teraz przechodzimy do tego. Tutaj jest takie coś. On ukradł nam jedno jajko. Musimy go dogonić. Najprostszym sposobem jest takie coś. Znowu mi się to udało za pierwszym razem, co jest... fajne. Mi się prawie nic nigdy nie udaje za pierwszym razem. Okej. Okay. Pozbierajmy sobie najpierw klejnoty wszystkie. I przejdziemy do challenge'a. To jeszcze nie są wszystkie, jak widzimy, bo tam u góry jeszcze są. To teoretycznie powinny być ostatnie te klejnoty dwa. Teoretycznie. Tak, są. Teraz wystarczy, że musimy ich ognistym oddechem. O nie, nie trafiłem. Ale teraz... Teraz będzie to minutę. Od razu mogę polecić tam, żeby nie tracić czasu. I mamy kolejne. Pojęcie zakończone. Podoba mi się ta minuta. Nie wiem, czym jest Dudat, ale... i Belfry. Nie mam pojęcia, ale dostaliśmy kolejne jajko. To jest dobre. Jake. I to chyba na tyle z tego levela. No. Gdzie jest to? Tu. Ej, mnie spadł. Okej, okay, do widzenia i widzimy się w następnym odcinku. Tym razem na pewno będę już się Molten Crater levelem zajmował. Do widzenia!